Siemanko, siemanderko, witam bardzo serdecznie w 612 odcinku filmików o gitarach. 612 odcinek filmików o gitarach poświęcimy historii polskiej gitary elektrycznej. Mianowicie będziemy mieli dzisiaj do czynienia ze wzmacniaczem Laboga LR1, czyli małym kombem produkowanym w latach 90. przez Adama Labogę ze sławnej firmy i ogólnie teraz znanej na całym świecie, które wtedy na tamte czasy zrewolucjonizowało to, że każdy miał dostęp do gitarowego wzmacniacza i spowodowało to, że wszyscy go kupowali, ten wzmacniacz, to mało Laboga, i wszyscy kupowali majonezy i Mansfieldy i wszyscy grali na gitarach w domu. Ja szczerze powiedziawszy nawet próby grałem na takiej Labodze, włożąc ją w plecaku ze stelażem w Łodzi ze Śródmieścia, znaczy ze Starego Polesia, na Radogosz do sali prób, słuchajcie. Filmik powstał dzięki Radkowi, jest to PGR, czyli Polaków Gitarowy Rozmowy. Radek wpadł do mnie zimą na początku 2017 roku i zrobiliśmy, albo może pod koniec 2016, i zrobiliśmy taki oto odcinek, przyniósł tą Labogę. Co prawda ta jego Laboga jest trochę tam przerobiona, o wszystkim się dowiecie, ale generalnie mamy odcinek o Labodze, kilka wspominek, kilka różnych zajawek, no i jakoś tam nagrany test brzmienia. Test brzmienia nie jest zagrany tak jak zwykle tutaj w Ambrumie, to nie tu, tylko jest zagrany u mnie w mieszkaniu w Łodzi. Przy użyciu jeden mikrofon jest nagrywający, kamerkowy jest głos, a drugi nagrywa tą Labogę, więc to nie jest tak do końca taki super test, jak ostatnio nagrywam, no ale takie to warunki łódzkie, no wiadomo, nie wożę tam ze sobą mikrofonów i tego typu sytuacji. Nic, słuchajcie, nie przedłużam, przenosimy się już do Łodzi, zapraszam wszystkich do oglądania, mam nadzieję, że odcinek się spodoba, jak zwykle piszcie komentarze, rozszerzajcie gitarową mgłę, trzymajcie się, pa! Witam już bardzo serdecznie w Łodzi, jest ze mną Radek. Radek wpadł, Fogowicz ogląda filmiki, wpadł do mnie z piecem Laboga LR1. Piec Laboga LR1 jest to mój pierwszy poważny wzmacniacz, jaki kiedykolwiek w życiu używałem. Woziłem go w plecaku ze stelażem na próby z centrum Łodzi na Radogoszcz i generalnie próbowaliśmy się na nim przebić przez perkusję. Sprzęt raczej już w tym momencie leciwy, poszukiwany, jakbym powiedział nawet chyba, że taki antyczny, gdzieś tam kawał historii polskiej gitarowej sytuacji, no bo po prostu, no po pierwsze to już nie ta sama Laboga, to już też tych wzmacniaczy po prostu nie ma. No jak mówię, no kiedyś nie było nic innego, nie było takiego wyboru, że tam można sobie było kupić Line 6, Marshalla, Squire'a, nie wiem co tam, cokolwiek jeszcze teraz jest do zakupienia, nie było w sklepach za dużo rzeczy. I pojawiły się te LR1, które były totalnym przebojem. Wzmacniacz ma dwa tak jakby gainy. Jeden nazywa się volume, drugi nazywa się overdrive. Jeden powiedzmy, że odpowiada za kanał czysty, drugi powiedzmy, że za kanał jakiś tam przesterowany. Tak naprawdę zaczynamy od ustawienia, gdzie one oba są rozkręcone na maksa. Będąc młodym metalowcem, w taki sposób się bawiłem w uzyskanie przesteru z tego wzmacniacza. Pamiętam, że bardzo się jarałem, jak to odkryłem, i bardzo mi to zaimponowało, że o kurczę, nie muszę mieć żadnej kostki. Miałem kostkę metal od Exara i wtedy właściwie wydawało mi się, że tak gra lepiej. Przeszkadzało mi oczywiście to, że nie mogę sobie przełączać kanałów, no bo tutaj żadnego foot switcha nie można podłączyć, ani nic takiego. Dalej mamy gałkę master, gałkę odpowiedzialną za reverb. Co najfajniejsze, w tym wzmacniaczu reverb jest sprężynowy i jest produkcji amerykańskiej firmy Acutronics. Przynajmniej z tego, co ja pamiętam w tym moim, nie sprawdzałem jak jest w twoim, ale myślę, że tak. No i typowa korekcja, treble, middle, bass. Fajnie, że nie ustawiasz środka wyciętego. Także wielki, wielki plus. Ja oglądam filmiki. No wiem, no mogą ludzie oglądać, a cały czas być bałwanami i tego nie stosować, więc to tak. Sprawdzamy sobie, nagrywając go tutaj w pokoju, bez tam żadnych szurów, ani bez nic takiego. Nagrywa go, wzmacnia nagrywany jest na jedną kamerę, rozmowę tutaj nagrywamy na drugą. Jak długo go masz? No nie wiem, tak w zasadzie z półtora roku, może dłużej, może do dwa. I to jest, nie pamiętam. To jest twój pierwszy wzmacniacz? No tak, wcześniej grałem na tam takim pożyczonym, ale no ten jest nawet lepszy niż tamten. Tamten to była taka pierdziawka, co miała jeszcze mniejszy głośnik. I no tamte to było strasznie chore. W tym wzmacniaczu wymieniłeś głośnik, wyjąłeś oryginalnego Tonsila. Tak, bo się poprół, ale wstawiłem jakiś tam, co miałem w garażu i gra podobnie, może nawet lepiej. To co to jest, jakiś samochodowy głośnik? Nie wiem co to jest, mi to tak kupił kiedyś jakiś na tam wyprzedaży
w jakimś sklepie z antykami, nie? Taką kolumnę i z niej wyjąłem, bo po prostu... No i dobrze, no skoro spełnia swoje zadanie, z tego co rozmawialiśmy przed filmikiem, i tak ten głośnik tonsilla gitarowy nie był, tonsil wtedy głośników gitarowych nie był, więc mamy do czynienia z głośnikiem szerokopasmowym. Specjalnie tego jakoś nie słychać przy graniu. Wzmacniacz gra całkiem fajnym nawet soundem. Myślałem, że jak przyniesiesz ten piec, to będę, wiesz, miał totalną bekę i w ogóle tutaj będzie to totalna tragedia w ogóle, co się dzieje. Nie pamiętałem, szczerze powiedziawszy, jak to gra po tylu latach. Ja ten wzmacniacz miałem, nie wiem, w 93 roku na własność po raz ostatni chyba jakoś tak. Potem już kupiłem głowy lampowe i już grałem na 100-watowych piecach. I no nie pamiętałem, jak to gra. Nie ma jakiejś specjalnej lipy, nie? Nie, okej, okay, jest. Porównywałeś z jakimiś innymi piecami? Nie wiem, z jakimiś Line 6ami opowiadałeś, że... No generalnie, no może nie tam porównywałem, że wiesz, postawiłem obok siebie i grałem, tylko tak generalnie, jeśli chodzi o moje doświadczenie, to myślę, że jest całkiem spoko. Bo, no może nie ma jakichś tam pierdyliard efektów, ale ale da się na nim grać. No i jedno ma fajne brzmienie, które tak. nie kłamie tak naprawdę z tego, co mnie się wydaje, nie? Sąsiedzi wkurwiają się? Zależy, bo generalnie to on wcale jakoś super cichy nie jest. Nie próbowałem grać z zespołem z nim, ale... Nie da się tak naprawdę, to się nie da. Ja próbowałem, no, ale to nie jest tak, że się da. To jest mały wzmacnia. Też nigdy nie odkręcałem chyba głośności powyżej połowy, bo nie potrzebowałem, a nawet byłoby chyba zbyt głośno. Nie, myślę, że w domu to byłoby dużo za głośno, nie? No ale przester taki najmocniejszy przester, jaki można z tego ukręcić, to jest coś mniej więcej takiego, nie? Nie ma tutaj dużo gainu, nie ma żadnego nasycenia, żadnej kompresji, taki... Jak ty powiedziałeś, że pierwsze Marshale jakieś takie... No, myślę, że to właśnie była taka kopia takiego pieca do hard rocka. No tak, jest takie typowo hard rockowe to brzmienie, tego się nie da ukryć, nie? Fajnie, że jest ten reverb, bo zawsze troszeczkę reverbu to tam dodaje trochę powietrza w graniu, nie? Wzmacniacz reaguje na zmianę przetworników, barwy się zmieniają, więc nie jakoś tam specjalnie nie okłamuje. Zobaczmy tą korekcję, jak działa. Trochę brakuje basu chyba, nie? Ale głośnik jest ile? 6-calowy czy 8-calowy? 8-calowy. Ja pamiętam, że oczywiście po raz pierwszy ustawiałem go treble na maksa, bas na maksa, midle na zero, nie? To wiesz, jak jeszcze byłem młodzieniaszkiem, to nikt, dopóki mi nie powiedzieli, że tak się nie robi, to tak robiłem. Wtedy wydawało mi się, że to bardziej można na tym połoić, a teraz to rzeczywiście jest taki... Ale nie wiem, czy to też nie jest akurat z tym taki problem, bo nie grałem na żadnym innym... No ja nie pamiętam, więc coś nie mogę porównać. To rzeczywiście ma tego gainu tak... Jest w porządku, da się grać, ale no to nie jest żaden piecyk do metalu w żaden sposób, na takim przynajmniej rozkręceniu, nie? Z drugiej strony tak naprawdę, wiesz, tym gainem też nie ma co tam za dużo się podniecać i operować. Za gainu tak naprawdę za dużo też wcale nie jest potrzebny w grze na gitarze, nie? Thank you.
reaguje na ten. A całkowicie jak się zmniejszy overdrive i da tutaj. Jak mówisz, że ustawiasz teraz większy master, a mniejszy volume tak, na tym. Tak. I overdrive dalej na ten. Na maxa. Na maxa. Takie lżejsze brzmienie. Jest jakoś bardzo tam mniejszy gain, ale... Chyba nie, tak naprawdę to chyba nie. Reverb wtedy działa głośniej, no tak to. Ten reverb, jak się da go na maxa, to jest taki całkiem, ja pamiętam, że się bawiłem... No ale długi jest, taki bardzo reverbowaty. No mówię, to jest z tego, co ja pamiętam, przynajmniej w moim, była sprężyna Tronixa, no. Gdzie ona w ogóle tam w środku jest. W środku jest, ja miałem chyba na zewnątrz. Nie pamiętam już teraz, jak u mnie było. Ja miałem chyba taką, że była na zewnątrz, a może też w środku? Rozkręcałeś go? Tak, nawet dzisiaj go skręcałem, szczerze mówiąc. I no taka, no nie wiem, takiej wielkości. Sprawdź następnym razem, czy to Acutronics, czy nie Acutronics. Bo jak Acutronics, to całkiem poważny reverb, nie? Ja swojego rozkręciłem i zapomniałem, pamiętam, odkręcić jedny... Ja miałem taką fazę, mam, że jak na nie... Staram się teraz jak najmniej, ale kiedyś miałem tak, że rozkręcałem wszystko, co jest możliwe. Nic mi to nie dało, bo nigdy nie zostałem elektronikiem ani nic, ale rozkręciłem swojego i zapomniałem odkręcić jakieś tam jednej śrubki. I złamałem cały, tam jest taki OP coś tam 10 czy jakoś takie, taka mała pierdółka, która jest tak naprawdę końcówką mocy w tym wzmacniaczu. I złamałem to, nie, i w ogóle tragedia, co ja teraz zrobię i w ogóle. Poszedłem do sklepu elektronicznego, wtedy jeszcze byłem na Tuwima w Łodzi. Poszedłem w ogóle i pokazałem to, że potrzebuję takie coś, nie, i gościu mi wyciągnął całe pudełko tego. I pamiętam, że sobie wlutowałem, wiesz, samemu pierwsza naprawa, w ogóle, wiesz, pieca, nie. Wzmacniacz? 80 zł. Kurwa. No. 80 zł za właściwie normalne gitarowe brzmienie, bez jakiejkolwiek lipy, spokojnie nadające się do domu, spokojnie nadające się do tego, żeby ćwiczyć, no. Pograć sobie nawet z jakimś sprawa. Drugim kolegą, który ma jakiś inny nowszy wzmacniacz, myślę, że spokojnie daje radę, nie? Spokojnie. Nie ma lipy w ogóle, naprawdę spodziewałem się, że wiesz, że będzie tutaj nie wiadomo jaka lipa, a tutaj lipy nie ma, nie? Pełnoprawny gitarowy wzmacniacz. Zaskoczyłeś mnie, bardzo miło. Bo to wiesz, jak się pojawiły tam w latach 90. jak się pojawiły nagle inne piece, nie? Jakieś tam takie małe, to właśnie marszalki czy coś, to wszyscy nagle hejt totalny na Laboge LR1, nie? Że w ogóle to nie gra, bo wszyscy już mieli tego dość, nie? Był przesyt tych piecy i po prostu było tak, że one każdy je kupował, każdy się z nimi męczył, każdy próbował z nich ukręcić coś, czego się z nich nie da ukręcić i potem przyszły te, wiesz, te nowsze wzmacniacze, to wszyscy je zhejtowali i one zeszły gdzieś tam sobie do lamusa. Powiem ci, że to brzmienie się bardzo, bardzo fajnie broni, nie? Nie wiem, czy Marshall bliżej, czy bardziej Fender? No, mi się wydawało, że Marshall. Może i trochę Marshall, ale jest twarde jest takie. No, oczywiście to nie lampowe brzmienie jest, ale kurde...
masz swoją gitarę nastrojoną w normalnym stroju. Mhm. To chodź sprawdzimy jeszcze w normalnym, bo ta jest nisko nastrojona, więc... Będzie... Znaczy, wiesz, w tej chwili to nie wiem, czy ona jest nastrojona, to ale... Sobie nastroimy, nie? Masz jakiś ten, coś z tego? Nie, bo... na ucho spoczyję. Ja tam nie wziąłem swojego. Tu ci gniazdko lata może. A tu ci może przerywa. Ale nie, 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 myślę dlatego, że... Bo jak podłączam do efektu, no nie? No. To nawet wtedy słychać, że już coś przerywa. Mhm. Bo generalnie no, to jest Big Muff, to wprowadza w chuj szumów. No ta gitara nie rozstraja się w podróży na śniegu i deszczu. Właśnie jestem wzmacniacz. No, nawet. Tak myślę, że jakbyś nie grał jakiegoś tam, wiesz, ciężkiego metalu, to może wtedy byś dał radę na przykład z zespołem pograć. No, spokojnie na tym. No, zależy jakiego masz perkusistę, nie? Ciężko, trochę dodaje takiego czegoś, ale, no, ale właściwie, tak właściwie ta jakby... gałka dużo. Kontakt musisz sobie kupić. Ten taki psikacz. Aha. Tutaj psiknij, odkręć tutaj i zapsikaj od góry, od dołu, tak samo podki i wtedy prawo, podki same nie, ale, ale tutaj przerywa, nie? A tak to no, przestanie. Tak. Chyba, że się blaszki podginały. Co mówisz, że masz Metal Muffa kopię? Nie, to jest kopia Big Muffa. Big Muffa, czyli fuzowato. Tak, tak. No bo generalnie to... Chciałem grać sobie Queens of the Stone Age, nie? Aha. No to sobie dobrałem taki przester, no, fuzowaty. Alexara to używałem wcześniej, jak potrzebowałem po prostu. Stwierdziłem, że o, jakąś dopałkę sobie do niego dokupię, nie? No ale no. Ogólnie testujemy też po raz pierwszy kabelek nowy od Red's Music. On jeszcze nie jest w ogóle nazwany nawet. Mam wymyślić nazwę. Na razie wymyśliłem Exclusive. Nie wiem, zobaczymy, co się z tym stanie. Pokaż tam ten drugi. Nie wiesz, kto ci to robił? Nie, bo generalnie to było robione dla kogoś innego, a ja to tylko odkupiłem. W ogóle to była śmieszna sprawa, bo wymieniałem jakby jeden efekt na drugi, a później tamten drugi na trzeci. I co, więc... co w końcu do ciebie, a co miałeś wcześniej? Miałem Octave Rexara, ten z ostatniej serii, no nie? Z 04? Tak. To bardzo trzeba było nie sprzedawać tego, to dobre efekty są. No wiem, że są dobre, ale generalnie to stwierdziłem, że nie potrzebuję żadnego ten Octave'a. No, no tak, no Octave taki... No i stwierdziłem, że wymienię sobie
na jakiś fajniejszy przester, bo to było właśnie, grałem sobie na Marszalu i stwierdziłem, no kurwa, ten Exar to do dupy. No i ten, i właśnie stwierdziłem, że sobie wymienię jakiś przester, no chciałem mieć Big Mac, ale to jakoś pokombinowałem. I to trzeba przez jakąś zasiłkę tutaj. A, tak. Gdzieś wyjąłem tą swoją. No i to ma jakąś taką modyfikację, że masz jeszcze tam do ustawienia więcej środku, bo one generalnie miały ten problem, że wycinały środek. Ale moim zdaniem nadal wycina dużo środku i jak grasz z zespołem, to kiedy go włączam, to znikam po prostu i nie słychać nic. No niestety w zespole gitara gra zawsze środkiem i to nigdy tego nie przeskoczysz, nie? Włącza się bas, włącza się perkusja, która gdzieś tam daje, wiesz, choćby z samego werbla nawet, nie? Mhm. Grasz w zespole? No tak, od niedawna. Co gracie? Queens of the Stone Age? Nie, właśnie nie mam takiego lekkiego energicznego. Tu jest volume, a tu jest barwa, nie? Właśnie ta barwa jak sobie weźmiesz tak, nie? To jest takie... To jest nie bardziej... Tu ci na środek, nie? A, na górę wyśle. To jest mimo, że fuz, to jest tutaj więcej tego przesteru niż samego tego pieca, nie? Już bardziej się gra. Pierdziaweczkowy fuz jednak cały czas. No zobacz, tutaj już nie ma tej takiej ciepłości, nie? Ten fuz nadaje tak, od razu słuchaj tą kwadratową falę, nie? Generalnie właśnie nie ma być taki. No. To jest w nim zabawne, że to niby jest przester, ale on nie ma symulować przesteru, tylko jest taki. Już teraz tak na przykład tutaj bardziej zamula, mniej gitary słychać, tak jak było bez tego, to było więcej tej gitary. Wiesz co, sprawdzimy jeszcze, ja mam teraz przypomniało, zobaczymy jeszcze na innym przesterze jak gra, bo to właśnie fajnie sobie, ten piec fajną ma barwę czystą również, więc można go ładnie dopalić, a ja mam przy ciebie małą dechę. Bo koncert gramy, nie? No tak. No właśnie zamierzam być, ale nie wiem jeszcze jak ten. 18 luty, zapraszam. No spoko. Dobrze gramy. Myśleliśmy, że nie będziemy dobrze grać po tylu latach. 13 lat nie graliśmy razem. To trochę jak zaczynać od nowa zespół. Nie, wiesz co, nie. Myśleliśmy właśnie, że tak będzie, a wcale nie. Szybko poszło. No tam wiadomo, że my się w Londynie z perkusistą przygotowaliśmy, chłopaki się przygotowali tutaj. I wiem, no tak na odległość to próbowaliśmy poczynić. No i baliśmy się, że właśnie jak przyjdziemy na pierwszą próbę, to będzie, wiesz, tak jakby, że wszystko trzeba będzie od nowa robić, nie? A nie, teraz zagraliśmy właściwie po 15 minutach już graliśmy, nie? Nie, fajnie. No też swoje doświadczenie robi, no i gramy jednak swoje kawałki, nie? No tak. Więc to też dużo daje, no. Każdy to jakoś tam pamięta, to my się śmiejemy, że to jest pamięć mięśniowa, nie? Zobaczmy,
tutaj można metal łoić, nie? Ja też nie gram na dużym gainie, bo to w zespole wcale duży gain nie jest potrzebny, nie? Rzecz. A ty ile grasz na gitarze ogólnie? Półtora roku? Czy dłużej? Nie, gram tak jakoś z 2-2,5 roku. Chyba nawet już bliżej 3. Chodzisz na jakieś lekcje? Nie. Idź do tego, do Konrada Jeremusa, do Kulczyckiego. Zajebiście uczą. Musiałbym ktoś ten zasponsorować, nie wiem czy to, żeby chcieli, bo już próby sponsorują, więc... No to wiesz, no to nie wiem, no nie ćpasz, nie chodzisz na dziwki, wiesz, no grasz w zespole, nie? To... Zawsze jakiś tam samorozwój jest, no. Powinien zasponsorować. Nawet jak na brak tego, wiesz, głośnika tam ściętego gitarowo, to ten wzmacniacz całkiem sobie radzi takim pasmem, nie wybiega w tą górę, wiesz, normalnym pasmem gra, nie? I tu jest całkiem, mamy spoko, tak sporo tego trebli nawet rozkręconych. No ale to nie miałem z nim nigdy problemów właśnie tego. Że... Dodam trochę gaina, zobaczymy. Jest to takie brzmienie oldschoolowe, że tam wiesz, słuchaj, ten taki piard, ale ten fajny taki piard. Dobra rzecz, kurczę, stary, za 80 zł, no, to właściwie tak naprawdę to tylko wszystkim polecić, nie? Jak znajdziesz następny, to weź mi kup, ja ci od razu przeleję kasę i od ciebie odbiorę, jak będę następny raz za 60 zł. Tak? Tak. Nie, no ja bym wziął, stary. Tylko chyba miał reverb, nie ten działający, ale... To nie szkodzi, tam... pewnie nawet by się rozkręciło, no, i może naprawiło, tak. Nie? Nie, bym bardzo chętnie taki wzmacniacz, powiem ci szczerze, łyknął, kurczę, by się stał w fogowni i nawet bym na nim mógł nagrywać jakieś próbki, no bo jest spoko, nie? Tak, coś. Znajdziesz, tak. Dawaj znać, no. Z efektami dobrze współpracuje, no generalnie nie ma lipy. Masz Queen of the Stone Age w sumie. Bardziej niż tego Big Muffa. To takie A patrz, teraz nie brumi. A nie, bo ja bramkę. To nie brumi. We'll be right back.
muszę ci przyznać, że bardzo, bardzo miło mnie zaskoczyłeś tym wzmacniaczem. Spodziewałem się, że przyniesiesz coś, co będziemy z tego tutaj lać i bekować, a właściwie jest to coś, co jest godne polecenia dla młodocianych gitarzystów, którzy szukają taniego sprzętu, nie? Czy ja nawet nie młodocianych, tylko nawet takich, którzy chcą sobie po prostu pograć, no wiesz, właśnie, w domu, nie? Gdzieś tam. Całkiem spoko rzecz, no. Jakby jeszcze, kurczę, znaleźć jakąś, nie wiem, tutaj to nie wejdzie dwunastka, dziesiątka... No właśnie tak mierzyłem i dwunastka to tam zachłynie. Nie, wejdzie. Dziesiątka też by chyba nie weszła, jednak też tutaj zabraknie, to nie ma 2,5 cm ta dziura, żeby wyciąć. Ale jakby jeszcze na przykład go podłączyć może by jakąś małą kolumienkę. No właśnie, ja się nad tym zastanawiam, czy go nie przerobić na heada. Ale jakoś to tam w wakacje miałem taki pomysł, ale tam zostawiłem. Znaczy nie trzeba go przerabiać. Nie kontynuowałem. Wiesz, nie trzeba przerabiać, no wystarczy po prostu... Tylko i wyłącznie, tu nawet chyba nie ma wyjścia na głośnik. Ma jakiś tam line. Nie, a nawet, to nie. A wiesz, że ma na ten, na foot switch nawet? Ma na foot switch do reverbu i do tego, i do, jak podwójnie tak? podłączysz... A to przez ten nie działa na tym foot switchu? Nie, jak podwójnie podłączysz, to chyba ten przycisk włącza i wyłącza. Znaczy tą gałkę chyba włącza i wyłącza, z tego co pamiętam, od tego overdrive'a. To nie wiem. Czyli nie, ten nie lekki przester można tam sterować, tak mi się wydaje. No nie zrobisz tego, wiesz, volume overdrive na maxa, to nie zrobisz tego. Powiem ci, że chyba ten mój wtedy grał takim większym tym gainem, ale wcale mu tego też tu nie brakuje, bo ma dobre brzmienie. A co, no głośniej, no to ucinasz tam te kable tak, jak masz ucięte i zakładasz małe, no tak, zakładasz właśnie jacka. Tak myślałem, że tak zrobię, nie? Kupić jakąś kolumnę na dobrej dwunastce i może zagrać jeszcze fajniej. No. Bo moje wszystkie doświadczenia z takimi małymi piecami są takie, ja je wszystkie od razu podłączam pod dwunastki. No i jest moc, nie? Nie wiem, nie próbowałem jeszcze nigdy, ale może. W ogóle nawet się zastanawiałem nad tym, że szukam generalnie, że może jakiś sobie w przyszłości kupię większy wzmacniacz. To tak, nawet się zastanawiałem nad tą większą wersją tam. L50 chyba? L50, no. To się nawet zastanawiałem, czy nie wziąć. To też można tanio wyrwać. Tak, znaczy no to już tam, wiesz, nie jest za 80 zł, no nie, ale nadal no. To nie jest cena za taki wzmacniacz. Na nie? Tamtym spokojnie już można grać próby, no. Nie? No to właśnie tak 50 W mocy już spokojnie, bo można pograć próbę. Czyli co, polecamy Labogo LR1? No, jak najbardziej. Dzięki, że wpadłeś. Bardzo fajnie, że to przyniosłeś, naprawdę. Pozdrowienia z Łodzi. Polacy w defilu zerżnęli Sambę z Hackstroma. A tak jak się patrzy na takiego Saba, no to jasno się wydaje, że to tak jakby jest jednak Skoda, nie? Gdzieś tam, nie da się tego ukryć, że wygląda to trochę jak Skoda, ale fajne autko, w bardzo ładnym stanie, taka 900, ktoś nią cały czas jeździ, pewnie jakaś starsza osoba, bo to z reguły starsze osoby w Wielkiej Brytanii jeżdżą takimi Sabami, no ale jak mówię, no mnie się takie auta podobają i dlatego je wam pokazuję, no bardzo jest taki fajowski, oldschoolowy ten Sabik i myślę, że dobre auto, że jeszcze długo pojeździ, no i przejeździ wszystkie te nowe badziewia, które robią teraz. Pozdro, oglądajcie filmiki o gitarach, ziomeczki i ziomaleczki. Czarne na białym, jak białe na czarnym, kontrasty. Napisane jazdy, tuszem na kawałku białej kartki. Zgadnij, co z matni wypada. Ciemności wada, niepisana zasada. Nagrana, zapisana na trakach. Biała kawalkada, czarne myśli napada. Załącza się alarm, i wpada minara odcinka. Popijam drinka, cisza na poranna zmiana. I zmiana nocna, pracujesz w dzień. Albo w ciemnościach na czarno, na akord. Za mało na życie zostało. Państwo zrobiło wszystkich na szaro. Białe fartuchy układają się ze śmiercią. Brakuje skruchy, tak w krew im to weszło królestwo. Pierwszego stopnia daj ognia, niech czarno stronę oświetli pochodnia. Jestem wszechobecny, taka rola najwyższego. Jestem tam, gdzie jesteś i gdzie nie ma już niczego. I będę choć pół świata przeszło mi wygraża. Startował z diabłem o wierzących barażach. Pozorne obrazy w obszarze jaźni. Odgradzam się dobru, powracam w postaci. Szukaj mnie w myślach na każdej powierzchni. Z gruntu gramy o ludzkie treści. Uwierz mi, na jednym wózku jedziemy razem. Ale ja po drugiej stronie tęczy marzeń. Bez mnie nie ma religii, wyobrażeń i ciebie na tej samej linii win oraz zdarzeń. Blade monstrualne, pomniki śmierci. Niby lan diabełko, tu taki wysprzęglik. Lipie kłody pod stopą.
mapy, wasz pan i zbawca. Dla was inspiracja. To prawda, to racja, walczymy o rząd dusz. Piekielna makabra, dużo lepsza niż pan Bóg. A idzie do diabła i tak masz u mnie dług. Za to, żeś w ogóle powstać mógł, browarku. A potknij się o bruk, Judaszu niewierny. Mam nerwy, to skręćmy, szatan jest wielki. Ja to byłem pierwszy w piekle na ziemi. Twoi odliczałem się przy dzwonie kościelnym. Twoi niewierni powią się w kotłach smoły. Śmierdzi tam siara jak z polskiej stodoły na poły. Więc cieszy mnie, że nie u mnie. W niebiosach lądują ci wszyscy durnie. Wszyscy by ci byli, co byliby obok. Oni by z tobą, ze straconą głową. Twoja droga krzyżowa to był błąd. Ostatnia niedziela, czy to mnie, czy słabo. Kiedy nerwy, łapią za ser, nie masz szans, to są nerwy. Łamią mój stres, u mnie czas bardzo wolno. Słyszę huk dynamitu, łamie rosło. Kurwica sięga zenitu. Jak opanować mnie, kiedy pada deszcz, gdzie fugierowały śmiech. Kiedy leżysz w morzu łez, widzisz dobro. Zajebał klucz, to kolejna tura, gdzie złoto wredna suć. Kontrast, jak białe na czarne. Kontrast, na dobre i na złe. Kontrast, znów walczę ze sobą, choć zupełnie inni, noc idzie nie z tobą. Kontrast, jak Bóg i diabeł. Kontrast, jak lud na lawę. Kontrast, znów ze sobą walczę, włócznią wzbroję i mieczę w tarcie. Te nerwy, opanuję, budzę się ze śpiączki. Przecieram oczy, już nie widzę śladu strążki. Strach pozostawił blizny pod skalpem. Kolejny krach, niski wygnan na skarpę. Rzut, nie ma odwrotu od tych wydarzeń. Lud mrozi mózg, zostało nam parę marzeń. Bum, nie odczujemy go, tu to nie piękno. Skrót to jest łódź, a ból to jego codzienność. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my